jak przygotować herbatę tybetańską, niektórzy powiedzą herbatę z masłem. Potrzebujemy po pierwsze oczywiście odpowiedniej herbaty, najlepiej gdyby to była herbata puerh, tylko że gdy nie mamy tego typu herbaty, wystarczy dobra czarna herbata. Do tego oczywiście mleko pełnotłuste i masło. Tutaj chyba nie muszę wspominać, że to masło też powinno być odpowiedniej jakości oraz odrobina soli i wodę. I tak, po pierwsze zagotowujemy litr wody, dodajemy do tej wody 2 łyżki herbaty, żeby ta herbata się po prostu zaparzyła. Dodajemy szczyptę soli, czyli na przykład 1/4 łyżeczki soli. Nie przesadzajmy z tą solą, to nie jest napój, który ma być bardzo słony. Wyciągamy z tego naparu liście herbaty, tak żeby tych liści już tam nie było. Możemy odcedzić i z powrotem wlać do tego naczynia. Dodajemy 1/3 szklanki mleka pełnotłustego i dopiero wtedy po wymieszaniu ściągamy to z ognia, z gazu, z płyty. I dodajemy 1-2 łyżki masła. Oczywiście teraz przechodzimy do bardzo ważnego etapu i możemy go wykonać na 2 sposoby. Albo to wszystko powinno znajdować się w pojemniku z przykrywką, dokładnie przylegającą, i wtedy chwytamy to z przykrywką i przez 2-3 minuty po prostu to wstrząsamy, żeby to wszystko się ładnie wymieszało. Pamiętajmy, że to jest nadal gorące. Żebyśmy się nie oparzyli, to musi być gorące. Albo też opcja numer 2, czyli użycie blendera. Znowu pamiętamy, że to jest gorące i blenderujemy, żeby no to było jednolitą masą. I wtedy jeszcze gorące pijemy, ponieważ herbata tybetańska, herbata z masłem jest najsmaczniejsza, kiedy oczywiście pijemy ją gorącą czy też bardzo ciepłą. Smak jest dosyć specyficzny, tylko że można powiedzieć jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dlaczego warto to pić? Poza tym, że można powiedzieć ten smak jest fajny dla wielu osób, dla niektórych wymaga przyzwyczajenia. Oczywiście dodaje energii, jest to coś, co naprawdę potrafi nas wzmocnić. Więc spróbujmy, nie wystraszmy się tego smaku, nie wystraszmy się tego, jak to smakuje, ponieważ naprawdę warto spróbować. Więc może na dzisiaj już dziękuję i zapraszam oczywiście na kolejne materiały.